Chciałbyś stworzyć świetny związek, który potrwa do końca życia, to super, ale niestety budowanie trwałych relacji jest dużo trudniejsze niż może nam się wydawać. Niestety my ludzie najczęściej niszczymy nasze związki zupełnie nieświadomie, dlatego dzisiaj mam do Ciebie taki przewrotny poradnik, w którym pokażę Ci 10 najlepszych sposobów na to, jak zniszczyć swój związek i jestem pewny, że już część z tych sposobów stosujesz. Jeden. Wypominaj jak najwięcej błędów. Ciągle zastanawiaj się, co twój partner mógł zrobić źle i natychmiast mu to wypomnij. Zwalaj na niego winę za każdą, nawet najmniejszą rzecz, bo zawsze da się coś podciągnąć. Wystarczy użyć wyobraźni. Jeśli nie możesz w danej chwili znaleźć nic bieżącego, to regularnie wypominaj te stare przewinienia sprzed kilku miesięcy czy nawet lat. Regularność jest kluczem. Jeśli nie będziesz do nich ciągle wracał, to niestety w końcu możesz o nich zapomnieć. Dwa. Zakładaj złą wolę partnera, zanim zdążysz z nim porozmawiać. Pamiętaj, żeby natychmiast go zaatakować i nigdy nie pytać o wyjaśnienie tej sprawy na spokojnie. Jeśli zbyt wcześnie dopuścisz go do głosu, może ci się wytłumaczyć, a to mogłoby zakończyć kłótnię, więc najlepiej nie pozwól sobie przerywać. 3. Nigdy nie przepraszaj ani nie przyznawaj się do błędów. Zwłaszcza po kłótni nawet nie próbuj się zastanawiać, czy ty czegoś nie zrobiłeś źle. Załóż, że jesteś czysty jak łza. Przy cięższych oskarżeniach natychmiast wymyśl sobie jakieś usprawiedliwienie i mimo wszystko zwal winę na partnera. 4. Z drugiej strony sam ciągle żądaj przeprosin, nawet jeśli sam do końca nie wiesz za co. 5. Stosuj dużo wyzwisk i przymiotników. Nie tylko tych mocniejszych jak idiota, debil, dziwka, ale też tych bardziej elokwentnych, nieodpowiedzialny, nieracjonalny, infantylny itd. Epitety to podstawa niemal każdej kłótni, więc najlepiej używaj w każdym zdaniu zamiast imienia. Jednocześnie sam oczekuj szacunku i pogodnego nastawienia. 6. Oczywiście generalizuj. Nie pozwól sobie na obiektywizm i do każdego przewinienia dodaj słowo ty zawsze albo ty nigdy. Chociaż pomocne będą też słowa wszystko, wszędzie, ciągle i jak zwykle. 7. Krzycz albo co najmniej podnoś głos przy każdej spornej okazji. Najlepiej dodając do niego nutę wrogości. Rozwinięcie porządnej kłótni jest dużo trudniejsze, jeśli mówisz spokojnie, a już nie daj Boże z jakąś życzliwością. 8. Okazuj dużo zazdrości. Nawet najmniejsze ukłucie natychmiast przelewaj na swojego partnera i żądaj od niego wyjaśnień i zmiany. Nie pozwalaj widywać się z nikim, kolegami, koleżankami, rodziną czy nawet z psem. Bo w końcu przecież z tobą nie chodzi tak często na tak długie spacery. Nigdy nie wiesz, czy nie trafiłeś na jakiegoś zoofila. Na pewno nie zaszkodzi go o to oskarżyć. 9. Obrażaj się przy każdej okazji, a jeszcze lepiej nawet bez okazji. I oczywiście nigdy nie mów, dlaczego się obraziłeś, niech sam się domyśli. Obrażenie się to obowiązkowy element kłótni, nawet jeśli to ty ją sprowokowałeś, a partner przeprosił. Nigdy nie daj się skusić na szczerą rozmowę o tym, co czujesz, kiedy możesz strzelić focha. 10. Żądaj, żeby twój partner cię kochał i zakładaj, że to jego obowiązek. Oczywiście bez względu na to, jaki ty jesteś. Jeśli się odsuwa, to znaczy, że coś z nim jest nie tak. Broń Boże, nie z tobą. O nie. Autorefleksja zdecydowanie nie sprzyja rozwalaniu związków. Ciekawy jestem, ile z tych błędów, które dzisiaj wymieniłem, zobaczyłeś już u siebie albo u swojego partnera? Daj mi o tym proszę znać w komentarzu. Chociaż szczerze mówiąc, jestem przekonany o tym, że zdecydowanie więcej zobaczyłeś ich właśnie u swojego partnera. Bardzo dobrze, to znaczy, że wyciągnąłeś lekcje z tego filmu. Teraz powtórz sobie te wszystkie 10 błędów i idź mu to wypomnieć. A jeśli chciałbyś naprawdę nauczyć się, jak budować trwałe i szczęśliwe relacje, to zapraszam do skorzystania z bezpłatnego szkolenia, które znajdziesz na stronie relacje.jakzdobywać.pl. Zapisz się tam już teraz. A na teraz to już wszystko. Do zobaczenia. Robert Marchel.